Cześć! Dzisiaj mamy dla Was film, który już wcześniej kręciłyśmy, czyli zamawiamy sobie w Zarze rzeczy za 1000 zł. Kasia nie wie, co ode mnie dostała, ja nie wiem, co dostałam od Kasi. I w u mnie na odcinku zobaczymy to, co dla mnie Kasia wybrała. Będę mierzyć. Są to w sumie, można powiedzieć, nowości na sezon jesień-zima, także zobaczycie, co tam fajnego w Zarze słychać. A nawet nie wiesz do końca, co tam jest. A może to będą stroje kąpielowe, zobaczymy. No i słuchajcie, wymyśliłyśmy taką formę, że będziemy od razu z reakcją na żywo, ponieważ wcześniej nagrywałyśmy, nie było takiej możliwości, żebyśmy nagrały to razem, więc stwierdziłyśmy, że może Wam się to bardziej spodoba, ja jestem mega ciekawa, no i może w sumie zaczynamy. Dobra, to ja siadam i będę właśnie też w międzyczasie komentowała, czy tam mówiła, czy ja się kierowałam przy zakupie. I mamy dwa kartony, słuchajcie, także jeden jest olbrzymi, ale tak trochę trząsami chyba tam są buty, a w drugim mamy więcej rzeczy, także co, otwieraj i opowiadaj. Mieszkamy teraz tak blisko siebie, że bez problemu możemy nagrywać takie filmy. Ale cudem ta paczka przyszła. Dzisiaj miałyśmy tyle przebojów z tymi paczkami, że naprawdę. Dobrze, tak, że nam się udało to nagrać. Myślałyśmy, że już nie dojdzie i nie uda nam się nagrać razem, a bardzo chciałyśmy tak zrobić. Dobra. Okej. Albo może wiesz, co ty sobie ocenisz? Ja wtedy powiem ewentualnie, czym się kierowałam. Żebyś miała taką pełni niespodziankę, proszę. Czuję się jak święta i prezenty. Lala. Myślałam, że to będą kozaki, serio, bo rozmiarze jakby kartonu spodziewałam się, że będą to jakieś długie buty. Powiem Wam, że nie widziałam w sumie tych butów chyba na Zarze. Są to trochę, nie wiem, martensy, trochę botki i na takiej wyższej platformie. Chętnie przymierzę. Kosztowały 200 zł, także skórzane nie są. A nie są. To 200 zł. To jest chyba special price, bo część rzeczy, które zamawiałam, było ze special price. To dobra cena jak za skórzane buty. Powiem Wam, że mam jedne takie militarne buty z Zary. Co prawda one kosztowały akurat chyba 500 czy 600 zł, ale to są najwygodniejsze buty, jakie mam mieszane. Super, a czym się kierowałaś w takim razie? Kierowałam się tym, że właśnie wiem, że często nosisz te swoje poprzednie czarne buty z Zary. To prawda. A dodatkowo one są teraz takie dosyć, wiecie, popularne w trendach i nie widziałam, żebyś miała w swojej szafie takie buty. To prawda, nie, na takim podaśle odbiorę od siebie. Ciekawe jak będą się składały, bo nie ma tutaj zamka. Nie, myślę, że bez problemu. Testowali on szybko. Okej. Jedno już mam, teraz zakładam drugie. Akurat masz dzisiaj taki czarny total look. Tak. Słuchajcie, no tak to się prezentuje. Są bardzo wygodne, kurczę, fajne, nie do końca siebie widzę jakby tutaj, ale wydaje mi się, że wyszczuplają nogę. Czy to kłamstwo? Tak. Optycznie? Tak, chociaż stopa to trzeba przyznać, że jest delikatnie powiększona. Tak, tak? Że jest długa? Długie są stopy w tych butach. Ale uważam, że to wyciąga sylwetkę, w sensie, że się wydaje, że nogi są szybsze optycznie. Tak. Bardzo mi się podobają te buty, nie zwróciłabym na nie raczej uwagi, bo są bardziej takie w stylu botków, a raczej sztybletów nawet, chyba nie w tej dlatego bym nie zwróciła uwagi, ale przez to, że mają te platformy, to są takie bardziej właśnie nowoczesne, bardziej młodzieżowa wersja tych butów. Więc jeżeli szukacie jakichś butków właśnie na takie jesień, bo nie sądzę, żeby one w zimie były dobre, może żeby jakichś grubszych skarpet. Chociaż to wiesz, są wyższe, więc od ziemi, od razu nie jest aż tak zimno. To Wam je bardzo polecam, bo są porządnie wykonane. Super, czyli ocena? Na plus. Myślę, że nawet 8, bo naprawdę są w trendach. Mogę przymierzyć się tym, tak? Bo my mamy ten sam rozmiar. Rzeczywiście to jest bardzo wąski but, tak bym powiedziała, dlatego że zazwyczaj jak mierzę tego typu buty, to jednak pięta odchodzi, a te wygodne. Dobra, to wyciągam. Dobra. Pierwszą rzecz. Są to... Oj, chyba za duże. O, rzeczywiście. Wielkie. Ja raczej Zarze noszę S-kę, dlatego że nie wiem, co się stało z tymi rozmiarami. Ja miałam kiedyś problem, żeby w M-kę wejść w Zarze, a teraz często S-ka jest za luźna i te spodnie są wielkie, ale może jak je założę, to będą jakoś wyglądać inaczej. W takim kolorze powiem Wam, że nie mam nic w szafie, więc ja nie wiem, jak się będę prezentować, ale kiedyś jak malowałam oczy takim cieniem, to dobrze wyglądałam, także może ten, może to będzie dla plus. Dobra, to ja od razu założę. O, wcale nie są takie aż duże. Nie są takie duże, są w sensie luźne, wolałabym mniejszy rozmiar, ale to już nie są takie luźne, po prostu się wydawały takie oversize'owe. To są takie, wiecie, spodnie, sweterek zimowe, mam takie chyba beżowe i bardzo je lubię, ale właśnie miałam je w górach i w górach to w ogóle się super sprawdziły, bo nie są to dresy, a są równie wygodne jak dresy. One kosztowały 140 zł, więc dosyć sporo. To dużo. Dużo, ale w Zarze teraz są całe komplety, czyli chyba do tego była jeszcze bluza, czy tam sweterek, top. I wiem, że te spodnie są dostępne w wielu kolorach.
Ja akurat wziąłam dla Ciebie taki, bo właśnie nie widziałam, żebyś nosiła. A mogłabyś zdjąć swetery, żebyśmy zobaczyli, jak wyglądają w całości. A teraz widać, że są za luźne trochę te spodnią górę. Tak, są, ale to wiecie, to są tutaj związywane. Nie, jakby model fajny i wygodny. Okej, okay, to teraz kolejna rzecz. Będę szła po kolei. Myślałam, że to bluzka, bo przekonana, że to bluzka i nagle się... Lubię taki model sukienek, wydaje mi się, że dobrze w takich wyglądam. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj mam na sobie taką bieliznę, do tego kosztowała 70 zł, więc wydaje mi się, że to jest przyjemna cena i właśnie fajnie, że ona jest taka marszczona, można sobie regulować długość, więc od razu wskakuję z nią. O, za duża! Okay. Za duża. Okej, okay, więc mam z bodkami. O, podoba mi się, wow. Podoba mi się ten look jakaś do tego... No teraz tam zimno jest troszkę, ale no to ramoneska czarna. Teraz Mogę Ci przynieść. Zakładam ramoneskę, żeby Wam pokazać moją wizję. Ostra laska. Lubię takie stylizacje, myślę, że to jest właśnie fajna... Oczywiście ja bym założyła rajstopy przezroczyste, to wiem, że nie każdy lubi, chyba Ty nie nosisz przezroczystych rajstop? Nie, ja czasem noszę, wiem, że to jest... A nie, tak jest moja znajomych, nie lubi. Ja powiem Wam, że no kurczę, ja bym zmarzła, po prostu muszę założyć. Bardzo mi się podoba. Dla mnie ważniejsze jest to, żebym nie zmarzła, niż to, że mam te przezroczyste rajstopy, więc już... Ale jednak bym wzięła eskę, szczerze mówiąc. Teraz mamy taki golfik kremowy. Kasia wie, że ja lubię podkreślać talię. Tak. To sam moje modele. O, ja nie zauważyłam, ale super. Dobra, myślałam, że to jest tak. Tutaj czyli macie jeszcze podkreślony biust. Tak, zobaczymy. Ale jest to podkreślać. 90 zł. Wiesz co, kochana, od razu dam Ci jeszcze jedną rzecz, żebyś nie była tak półgoła. Okej. Okay. Ulala. Ale te spodnie mają zupełnie inny kolor niż myślałam. Tak? Myślałam, że są brązowe. Są bordowe, kosztowały ale 140 już widzę, zł. Że nie w tych rozmiar. Ej, naprawdę coś zmienili w tym. Ale to nie, absolutnie to nie jest M-ka, bo ja słuchajcie, jestem S na M, więc raczej M-ki powinny być dla mnie minimalnie, a może ja jestem taka spora, może to się tak wydaje. Zaraz zobaczymy. Tutaj chciałabym powiedzieć, że ten golf jest mega mi... Dotknij to. Oj tak, przyjemne. Bardzo miłe. No dobra, to ja się przebieram i zaraz zobaczymy ten zestawik. Znowu za duże wszystko, fantastycznie. Ale zobaczcie te spodnie, to są, nie wiem, to spora, nawet L-ka bym powiedziała, bo są naprawdę olbrzymie. Tak się prezentują, no ale nie, no to po prostu... Nawet nie wiem, jak to założyć za bardzo, żeby to w miarę wyglądało przypominające... Ale same w sobie? Nie, ogólnie fajny jest wzór i mogłyby fajnie wyglądać, ale wydaje mi się, że jeżeli to jest M-ka, to ja bym musiała mieć chyba XS-kę, nawet nie S-kę. Myślę, że oni mogli też tutaj pomylić metki. Pokażę Wam się z bliska, jak wygląda ta tutaj oto bluzka. Nie wiem, czy aż nie mam za dużego biustu i to wtedy jest tak bardzo podkreślone, aż tutaj sobie sprawdzę w lusterku. No nie wiem, chyba nie do końca, bardzo mi się podoba. Nie, to przylegają to za spodnie. Zupełnie inaczej wyglądają na modelce, zupełnie. One wyglądają tak, to może ta modelka jest taka bardzo wysoka też. Ale też tutaj są dużo szczuplejsze. Ta linia zaczyna się troszkę wyżej niż... Tak, niestety to się nie zgadza. To, no to taki strój trochę w topa. Ale no nic, przynajmniej coś przymierzyłam nowego. Okej, tutaj mam góry. Może założę zwykłe spodnie, żebyście mieli do, jakby... żeby to tak wyglądało jakoś w miarę sensownie. To jest bluzka, kosztowała 100. Ma tutaj takie poduszki wbudowane, raczej to jest taka klasyczna rzecz. Także lecę po moje zwykłe spodnie i zaraz założę to i to. Mam na sobie, nie wiem jak to wygląda, jeszcze nie widziałam. No tak, nie wiem czy hitowo, szczerze, zupełnie. Takie zwykłe, bardzo. Tak tutaj dziwnie wygląda. Nie, tak jakoś powiem Wam, że nie do końca chyba. To jest sztuczne bardzo. Ale to też nie wygląda za dobrze. A na modelce wyglądało tak, po prostu masz węższe ramiona od modelki. I to jest kwestia właśnie tego. No powiem Wam, że... Nie. Zaczęłam od wow, bo to będzie sam No dobrze, zobaczmy co jest dalej. Przejdźmy do kolejnej rzeczy. A jeszcze są dwie, słuchajcie, więc sporo tego wyszło. To jest... Długość zabójcza. Spódnica klasyczna, taka mini. Nieklasyczna. Ponieważ z drugiej strony. A, rozcięcie. Rozcięcie. Mam, tutaj skarpa tak idealnie się prezentuje. Słuchajcie, no tutaj przez to, że jest to rozcięcie, no to jest kusicielsko zdecydowanie, ale nie, jakby. Czasami zaglądam w tamtą stronę, bo tam. Duże jest to rozcięcie, bardzo wysoko idzie. Tak. Muszę sobie zerknąć tu. Troszkę się wstydzę. Że mi coś będzie widać. W sensie ogólnie śliczna, bardzo ładnie leży ta spódnica, mega to jest model. Natomiast nie wiem, tak. Jest odrobinę za duża na ciebie. Tak, odrobinę za duża też, ale tak czuję się goło trochę jednak, nie wiem. Dotąd było to rozcięcie.
troszkę takie, ale to zawsze można sobie zaszyć, ale z drugiej strony nie wiem, czy taki będzie efekt fajny. Długość jest taka, wiecie, jakby była krótsza, to już by była lipa, ale nie, podoba mi się. Ogólnie tylko to jest kwestia tego, kto jak lubi nosić te rzeczy, więc tutaj bym dała jej 8 na 10 w sumie, bo jest o, to wysoka ocena, jak na poprzednie, na przykład bluzkę, którą ja przyniosłam, wcale nie chciałam ocenić. No nie, ta bluzka jest taka, wiecie. Tak. No okej, okay. I widziałam jeszcze jedną rzecz w środku. To już nie będziesz musiała mierzyć. Okej. Ulala. Jestem sama bardzo ciekawa, jak ta torebka wygląda na żywo. Czy nie będzie wyglądała tam lepiej? Bardzo ładna. Podoba mi się, ten łańcuch jest taki na bogach, to 120 zł kosztuje. Powiem wam, że... A ten łańcuch jest aż taki krótki? Taki. A to wejdzie tak po... Tak. Super, dobra, okej. Okay. Powiem wam, że bardzo mi się podoba ta torebka, sama bym taką wybrała. Coś czuję, że nie. Może taką na mnie wybrałaś. Jest w moim stylu i ten kolor jest taki super, nie? Że jednak czarna to ma się zazwyczaj wszakie czarną torebkę, a takiej nie. A ona i tak pasuje do wielu rzeczy. No i ten łańcuch wygląda bardzo drogo przez to, że jest w takiej formie. Kierowałam się tym, że Asia ma pasek w tym samym kolorze. To prawda. Wiedziałam, że no wiecie. Podoba mi się, chętnie bym w nich chodziła na pewno. Także daję jej 9 na 10, bo to jest coś w moim stylu bardzo. Także podoba mi się. Okej, super. A teraz jakbyś miała wybrać najlepszą rzecz z zamówienia, najgorszą? Najlepsza w moim stylu to jest ta torebka, natomiast najlepsza dla was, żeby polecić, że jest super jakość, to te buty. No to jest hit po prostu moim zdaniem. Okay. Myślę, że za 200 zł takich skórzanych butów ciężko by było gdzieś znaleźć takie wygodne i w takim fajnym kroju. Także wydaje mi się, że te dwie rzeczy najbardziej, szczerze mówiąc. Ale mniej? No te spodnie to po prostu wiecie, jak to wyglądało. Także co ja mogę powiedzieć? Jakbym chciała być nawet miła, to się nie da. Nie musisz. No dobra. To ja poprzymierzałam sobie rzeczy. Dajcie znać, czy wam się taka forma filmu podoba. Druga część jest u Kasi, także zobaczycie tam, co ja wybrałam dla Kasi. Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. Ja też jestem bardzo ciekawa. Bo jeszcze tego nie nagrywałyśmy. Będę mierzyła. No i słuchajcie, jeżeli jesteście nowi na kanale, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Pa!